opowiem Państwu, co to jest Kodo, dusza ruchu, co znaczy dla nas filozofia Jinbaitai i no jak to tak naprawdę wykształciło się w no, dzisiejsze nasze hasło, czyli Drive to Dever. Oczywiście rozszyfruję te skróty później. Chciałbym Państwu pokazać na początku mojej opowieści pewien krótki film, który no, ja miałem okazję zobaczyć dopiero dwa dni temu. To nie jest film reklamowy, to jest bardziej taki nasz wewnętrzny klip, w którym, no, to jest niesamowite, ale w ciągu dwóch minut Mazda ujęła no, wszystkie emocje, które nami kierują przy projektowaniu samochodów oraz to, no, czym Mazda stała się po wielu latach naszej historii. Także no, zapraszam na krótki film. Proszę o... Państwo, no duży taki ładunek emocji, może trochę górnolotnie na samym początku, ale tak naprawdę no, my byliśmy jako Mazda no, też częścią tych wydarzeń. Tutaj mieli Państwo okazję zobaczyć i nasze no, trudne początki, i inżynierów przy pracy, i później jakby wrażenia samych użytkowników, co czują prowadząc Mazdę. Trochę o historii Mazdy. Więc Mazda została założona dawno temu, w 1920 roku, przez pana Matsudę. Nazywa się wtedy Toyo Kork Kogyo i była to firma, która produkowała korek. O, przepraszam. W latach początku lat 30. Japonia jakby rozpoczęła okres dosyć intensywnego rozwoju gospodarczego. Widział to też pan Matsuda i postanowił założyć dla siebie nowy biznes, zaczął produkować samochody. Nie były to takie klasyczne samochody, które widzimy teraz na ulicach w Azji. Bardzo popularne do tej pory nawet są trójkołowce, takie głównie do przeznaczone do transportu towarów. Także powstała pierwsza Mazda Go i pierwsze samochody ciężarowe. No jak wiemy, w roku 1939 u nas rozpoczęła się wojna, Japonia przystąpiła w roku 1941 i to jakby nie zmieniło Mazdę później. Mazda zaczęła produkować, jak większość firm, większość fabryk w Japonii została zmilitaryzowana, produkowała części do samochodów wojskowych, do maszyn bojowych, do samolotów. Wiemy, no, że w roku 1945 Japonia wstrząsnęło strategiczne wydarzenie, czyli rzucenie bomby atomowej na Hiroshimę. A właśnie w Hiroshimie Mazda miała swoją siedzibę i swoją fabrykę. Szczęśliwie dla, może nie szczęśliwie, to złe słowo, ale przypadkiem stało się tak, że
fabryka Mazdy była umiejscowiona akurat w takiej części Hiroshimy, to jest dzielnica Mukainada, która jest trochę osłonięta cieniem gór, wzgórz, które otaczają Hiroshimę, i fala uderzeniowa oszczędziła fabrykę i właściwie była praktycznie cudownie nietknięta. Mazda natychmiast po tych tragicznych wydarzeniach zorganizowała pomoc dla ludności. Została fabryka przekształcona na taki polowy szpital oraz centrum pomocy, czego mieszkańcy Hiroshimy tak naprawdę nie zapomnieli do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego takie określenie krąży wśród mieszkańców Hiroshimy jak duch Mukainady. I to się właśnie odnosi do tamtych wydarzeń, gdy Mazda była w centrum tych wydarzeń tragicznych, które doprowadziły do tego, że miasto odbudowało się. To właśnie symbolizuje duch Mukainady, czyli takie natychmiastowe działanie, nie poddawanie się przeciwnościom losu i mimo wszystko pójście do przodu wbrew przeciwnościom. Mazda, szefostwo Mazdy, właściciel Mazdy miał też w inny sposób pomóc ludziom. Starał się, aby Japończycy wrócili jak najszybciej do normalności i po początkowej fazie, gdy ratowano miasto, postanowił wznowić produkcję jak najszybciej po to, aby dać ludziom pracę, zajęcie, po to, aby mogli odbudować swoje dotychczasowe życie. I to nie patrząc na względy ekonomiczne. Przez kolejne lata, tutaj znalazłem taki stary slajd Mazdy. Mazda, z racji tego, że Japonia była po przegranej wojnie w dosyć kiepskiej kondycji, mimo wszystko produkowała samochody, głównie samochody ciężarowe, trójkołowce, tutaj widzimy góry Mazdy Go. To była pierwsza Mazda wyprodukowana w roku 1931. I Mazda była to tak naprawdę mała manufaktura, głównie produkująca samochody dla rynki japońskie, ale również były sprzedawane w Indiach, były sprzedawane w Chinach, robiły się coraz popularniejsze. Mazda właśnie obserwowała to, co dzieje się na rynku motoryzacji. I słusznie stwierdzono, że podążając ciągle tym głównym nurtem, czyli produkując samochody, odpowiadając na jako takie potrzeby rynku, Mazda będzie produkowała jakieś tam auta, będzie funkcjonowała, ale to nie było do końca to, co ludzie pracujący w Mazdzie chcieli. To są absolutnie fascynaci motoryzacji od tamtych czasów aż do dzisiaj. I Mazda w roku 1961 zaryzykowała po raz kolejny. Zwróciła się w stronę technologii odrzuconej, właściwie w ogóle nawet nie podjętej przez wszystkich innych producentów samochodów i producentów silników, mianowicie ku silnikowi Banta. To jest duża ciekawostka. My jesteśmy jedyni, którzy użyli silnik Wankla do samochodów masowo produkowanych. Czym on się różni od zwykłego silnika? No, zwykły silnik działa na zasadzie spalania w tłokach, w cylindrach, wszyscy to znamy. I producenci podstawowych marek uznali, że to się po prostu sprawdza. I takie samochody były budowane. Tymczasem Mazda chciała stworzyć coś wyjątkowego. I zauważyła, iż silnik Wankla, który działa na zasadzie takiego wirującego dysku zamiast tradycyjnych cylindrów, tutaj się odbywa spalanie w tych przestrzeniach, ma niedoszczelną zaletę, mianowicie jego bardzo niska masa i niewielkie rozmiary, a jednocześnie bardzo duża moc i obroty. Ten silnik pracuje trochę jak silnik z motocyklu, jeżeli możemy tak to porównać. To są bardzo wysokoobrotowe silniki, idealnie stworzone do małych samochodów sportowych. Mazda stworzyła w roku 1961 Mazdę Cosmo. To jest taki dwumiejscowy roadster, tak nazywamy nadwozie dwuosobowe, dosyć niewielkich rozmiarów. Samochód głównie weekendowy, jak trzeci samochód w rodzinie, taki, który służył przede wszystkim do relaksu, do wycieczek poza miasto, do tego, abyśmy poczuli trochę adrenaliny też przy prowadzeniu samochodu.
położyli wszystko właściwie na jedną kartę. Samochody zostały produkowane z dużymi przeciwnościami losu, gdyż sama technologia Wanka była niedopracowana. Nie była gotowa do masowej produkcji. To Mazda ulepszyła ten silnik i powstała właśnie pierwsza Mazda Crosswalk. Okazało się, że było to absolutnym strzałem w dziesiątkę. Klienci pokochali ten samochód od pierwszej jazdy. On nie był masowo produkowany, gdyż Mazda w tym czasie była tak naprawdę manufakturą bardziej motoryzacji. To nie był duży koncern. Natomiast wszystkie Mazdy Crosswalk zostały sprzedane już nie tylko w samej Japonii, ale również na świecie. Do tej pory jeździ ich bardzo niewielka ilość, osiągają horrendalne ceny na akcjach. No i przez wielu stylistów jakby ta bryła nadwozia, dokładnie Mazda Cosmos, uważana za jeden z piękniejszych tak zwanych roadsterów na rynku. Jakby nie zaprzestaliśmy na tylko jednym samochodzie silnikiem Wankla, szliśmy ciągle w stronę następnych modeli. Tutaj mamy na zdjęciu kolejne samochody z tymi silnikami. To nigdy nie była masowa produkcja. Produkowaliśmy te samochody po to, aby dać ludziom radość z jazdy i tacy ludzie właśnie je kupowali. Takim przełomowym krokiem milowym w roku 1985 dla Mazdy to była Mazda MX-5. W 80-tych latach absolutnie już każdy zapomniał o małych dwumiejscowych roadsterach, co było domeną tych Brytyjczyków. Nikt ich nie produkował. Maździe no, zależało na tym, aby jednak no, ta radość z prowadzenia samochodu nie ginęła. I postanowiła znowu zaryzykować, bo no, produkcja dwumiejscowego roadstera nie wróży jakichś znaczących zysków i sprzedaży. Natomiast przez podejście i dopracowanie Mazdy okazało się, że no, ludzie go pokochali i do dzisiaj jest produkowany. Jest już czwarta generacja Mazdy MX-5. Potem mamy takie zdjęcie, które pokazuje idealny rozkład masy 50/50. To nie jest zdjęcie trikowe, można właśnie stoi na takiej równoważni razem z kierowcą w środku. I to od pierwszej generacji aż do teraz. Dla nas takie detale są ważne, aby ten samochód się prowadził i trzymał drogi tak, jak my tego chcemy. Oto i mam na zdjęciu wszystkie cztery generacje Mazda MX-5, od zupełnie pierwszej po najnowszą, którą obecnie sprzedajemy w salonach. No muszę przyznać, że wrażenia z jazdy MX-5 są no nieporównywalne do niczego innego. Zapraszam serdecznie, pojeździmy. Dobrze. Jeszcze tylko jedno słowo, w 1991 roku Mazda zdobyła pierwsze miejsce w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Właśnie w bolidzie zasilanym, lecz napędzanym silnikiem Wankla i do tej pory jest to pierwsza i jedyna japońska załoga, która wygrała w tym wyścigu.